przyjemnie, jaki miły poranek, jak to jest super na wakacjach, nie trzeba chodzić do szkoły i niczym się martwić. Mm. Ojej, jaka piękna pogoda. I, i chyba pójdę na, od razu na plażę, nie ma na co czekać. o ja, jakie słońce, ale będzie tam przyjemnie, popluskać się w wodzie i, i, i w ogóle. Idę zapytać rodziców, czy mogę od razu bez śniadania tam iść, nawet nie jestem głodna. Mm. Ej, Julian, co robisz? <laughs> Co za śpioch! Co on w ogóle robi nadal w łóżku? Zanim jeszcze gdziekolwiek pójdę, chyba sprawdzę, czy Dave do mnie nie napisał. W końcu mam mojego laptopa. No i ekstra, żadnego od niego maila tutaj jakoś nie widzę. Kurczę, a ja cały czas siedzę i myślę. To zupełnie bez sensu. Powinnam zrelaksować się i korzystać z wakacji zamiast siedzieć przy komputerze. Idę zobaczyć, co robią rodzice, i od razu ruszam na plażę. Mama, tata, cześć! Dzień dobry! O, dzień dobry, Haniu, już stałaś. Ale jest przyjemnie, co nie? To się zgadza. Mogę iść od razu na plażę, mamo. W ogóle nie jestem głodna, później przyjdę na śniadanie. Dobrze, dobrze, skoro nie jesteś głodna, to nie ma problemu. Może chcesz z młodszą siostrą i pójść na plażę, tylko musisz na nią uważać, mieć na nią oko. Może nie, bo chciałabym wejść do wody. No dobrze, to rzeczywiście, może, może nie najlepszy pomysł. Może w takim razie za jakiś czas do ciebie dołączymy. O ale tu jest przyjemnie, ale chłodny ten piaseczek, jest takie mocne słońce, że to mega przyjemne. Chyba się powoleguje na tym materacu. Będzie tak przyjemnie. A to może popływam na nim na wodzie, to jest jeszcze fajniejsze. Haniu, tylko uważaj, żeby nie odpłynąć za daleko z prądem. Jasne, mamo, będę tutaj tylko przy, przy brzegu, nie przejmuj się, będę uważać. Hmm, przecież w końcu umiem pływać, nic by mi się nie stało, ale dobrze. Aaaa! Orety, rzeczywiście, te, te fale są takie mocne, mama miała rację. Chyba jednak to nie był najlepszy pomysł z tym materacem. O jejku, ale będą szamocze. No nie, chyba pójdę jednak na piasek. O, wow, co to? Czy to motorówka? O ja, może mogłabym się przejechać idę zapytać rodziców. Ale ekstra, mam nadzieję, że mi pozwolą. Tato. Tato, zobacz, widziałeś to? Widziałeś, jak ten, ten gość tam pomyka na tej motorówce? Czy ja mogłabym też spróbować? Proszę. Ekstra to wygląda. No tak, ale nie się, że to trochę niebezpieczne? No ale dobra, w sumie to pewnie jest super zabawa, ale chyba z rodzicem, co? No dobra, może być. A to pójdziesz ze mną? Ja, yy, no dobra. Albo może podpytamy mamy, może ona będzie miała ochotę. No pewnie, mi to obojętne, tato. Ekstra, ale super, że się zgodziłeś, nie mogę się doczekać. No dobra. Yy, kochanie, Klaudia, słuchaj, jest taki mały problemik, bo wiesz, ja się troszeczkę boję wody i prędkości. Yy, a Hania chciałaby się przyjechać na motorówce wodnej, nie mogłabyś iść z nią, co? Ja w tym czasie zajmę się Emmą, co ty na to? No dobrze, Martin, nie ma problemu. No co ty, tata, wymiękasz? Ojej, mój mąż jest straszakiem, a boi się wody i boi się prędkości, nie mogę w to uwierzyć. A ognia się nie boi? Niesamowite. No dobra, nie ma problemu, ja przecież mogę z Hanią wskoczyć na tę motorówkę, będzie fajnie. No to dalej, wskakuj mała. Jej, mamo, ekstra, zrobisz mi miejsce? No proszę, proszę, zaraz za mną. Tylko uważaj, żeby mocno się trzymać, Haniu. Ekstra, będę jak plecaczek na motorze, już siadam. Tato, a czy ja też bym mogła wsiąść sobie z nimi i pojeździć na motorówce? Kochanie, mi się wydaje, że to jest troszeczkę yy, zbyt niebezpieczne dla ciebie. Troszeczkę jak podrośniesz, to może wtedy, co ty na to, pójdziesz z tatą. Okej, okay, no dobra, ale obiecujesz? No pewnie, że obiecuję, księżniczko. No to jak, Haniu? Trzymasz się mocno? Trzymam się, trzymam. No dobra, no to odpalam. Jedziemy. Jej, mamo! Woo! Ledwo co wystartowałyśmy, Haniu. Poczekaj. Jej, mama! Tam do przodu! Wow! Ha, ha! Ale jest fajnie, co nie, Haniu? No, mamo, prowadzisz najlepiej na świecie. No to się cieszę, że ci się podoba. Mamo, przecież wszyscy będę mi w szkole zazdrościć, jak tylko im opowiem. Oj, mamo, uważaj! Ojej, skąd ta dziewczynka się na tym rowerku wodnym tu wzięła? Oj, Nie, Porządku, jesteś ranna? Ojej, mamo, leci mi krew, tylko nie wiem skąd. Ao! Oj, moja biedna, Haniu, ale ja nie widzę że tutaj żadnej poważnej rany. To chyba nic poważnego. Masz tutaj po prostu taką rankę, z której leci dużo krwi. Będzie trzeba tylko przemyć i właściwie już z głowy. Mam nadzieję, że nic ci nie boli, kochanie. Mm, boli mnie to! To pewnie głównie przez kontakt ze słonowodą. Mamo, będę musiała jechać do szpitala? No nie, kochanie, przecież jestem pielęgniarką. Ja sobie to tutaj z tym wszystkim poradzę. Nic się nie mars, mama się tobą zajmie. Dzięki, mamo. Ale niefortunnie wyszło. No ale widzisz, już wszystko załatwione. Masz plasterek i już właściwie ranki nie widać. Już nie boli, dzięki, mamo. Ło, wow, Hania, co ci się stało? Czemu masz jakiś taki dziwny plaster z pandą? Ale super, ja też taki chcę. A wiecie co, miałam taki wypadek na motorówce jadąc z mamą i uderzyłam się w jej bok. Co? Na motorówce? Serio? Ale ja, ja też bym chciał pojeździć na motorówce, dlaczego mnie nikt nie pytał? A my z Emmą poszliśmy sobie porody za to, więc jeśli masz ochotę, to dla Ciebie też wzięliśmy jednego cytrynowego. Masz ochotę? O, dzięki, pewnie.